to się porobiło. Teraz mamy gest. Było co było i będzie co będzie. Teraz nie liczę już złamanych serc. Dlaczego facet robi sobie z włosami? No, wiadomo, że po co, no kurde, pytanie też takie głupie, no. Żeby się spodobać kobiecie, tak? Zaprezentować jakieś swoje walory. Oczywiście z perspektywy czasu wydaje się to śmieszne, bo nieważne jak wyglądasz, tylko ważne kim jesteś, jak się zachowujesz, jak się odnosisz do kobiety. I to jest najbardziej istotne, ale młody człowiek tego nie wie, dlatego stawia sobie włosy na jakimś gównie jebanym i kupuje pojebane ciuchy. Dopiero z czasem, jak te włosy ci wypadną, kurwa, wtedy kumasz, że te kobiety nie kochają cię za włosy czy za ciuchy, tylko za twojego wielkiego kutasa, nie, żartuję, za twój charakter, to, że potrafisz ją rozbawić. Taka jest prawda, taka jest prawda. I co najśmieszniejsze w tym wszystkim jest, że nawet ja teraz mówię ci, tobie to, tak? Załóżmy, masz 20 lat. Chcecie Franklin Shake'a z burgera? Dziękuję, dziękuję, bratku, dziękuję. Dobra, dobra. To wam... Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja ci to mówię teraz, ale ty tak w to nie wierzysz. Dalej będziesz pracował nad swoim wyglądem, ubraniami czy nad fryzurą, a te rzeczy, o których mówię, czyli rozmowa, charakter, bla, 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 pójdą na dalszy plan. I z czasem dopiero to skumasz, że miałem rację. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ ja to samo miałem. Każdy to samo, każdy przez to przechodzi. Jak byłem młodym właśnie chłopakiem, też myślałem, że ważny jest biceps, fryzurka, pieniążek. I dopiero z czasem skumałem, że finalnie jest to spoko, ale to tak naprawdę chuja daj, kochani.